Trenerze, przed nami spotkanie 14. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym zmierzymy się z Koroną Kielce. Co pan może powiedzieć o tej drużynie? Tak, Korona Kielce, interesna drużyna. W rankingu mają dobre miejsce. Korona chce grać piłkę, co może być dobre dla naszą drużynę, ale my będzie koncentrowani na naszą drużynę a nasze sytuacje, które będzie w meczu. W pamięci mamy spotkanie rozegrane w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Czy uważa trener, że to sobotnie spotkanie może być w jakiś sposób podobne do tego rozegranego we wrześniu? Tak, ja myślę, może być podobne. My grali jeden miesiąc naspäć z Koroną. Dobry rezult, dobry wynik dla naszą drużynę. A ja myślę, że to spotkanie może być podobne. Mi oponent nie strzelił bramku, to bardzo dobre dla naszą drużynę. A my strzelili iba jedną bramkę, ale my będzie myśleć ofensywnie, zrobić dobry wynik a zobrać trzy punkty od oponenta a przywieźć do Zagłębia. Zapytam pana, jak Korona wygląda w pana oczach indywidualnie. Na kogo musimy zwrócić największą uwagę? Tak, w drużynie Korony interesni ofensywni zawodnicy, czyli Papadopoulos, Pacinda, Cebula, ale i środkowi Kovačević, tak lideri drużyny Korona Kielce, ale to ja myślę, że w naszej drużynie są mamy lepszych zawodników a aj lepsze a większe sebewedomie. Dlaczego nasze ostatnie mecze były dobrze a to jest bardzo dobrze aj pre sebewedomie zawodników. W sobotę z powodu nadmiaru żółtych kartek nie wystąpi Jakub Tosik, za to do składu powraca Sasza Balić. Mamy jeszcze jakieś problemy z kontuzjami, urazami? Kontuzje tu są to same. Jak ostatni raz Dawid Pakulski ten musi zrobić operację, tam problem z ligamentem. Paweł Żyra problem takisto, ale dalsi gracze, ja myślę, będą przyprawieni. Jakub Tosik nie może grać kvôli kartoczkom, ale my damy priestor dla drugiego zawodnika. Ja mamy nadzieję, że zobere szansę tak jak trzeba a będzie zrobić 100% dla drużyny a bardzo ważne będzie nastawienie naszych zawodników psychicznie a aj fizycznie będzie to trzeci mecz za ostatnich 8 dni, tak ja myślę, że to będzie dobry test dla naszej drużyny.